Było jeszcze pytanie od Marka, czy jest szansa, żeby mieć tak długą historię, jak ty, wiesz co? No jest szansa. No szansa jest taka, że albo kupisz je komercyjnie na stronie DML-a, albo dołączysz do takiej grupy, zamkniętej grupy, która ma dostęp do wszystkiego, do wszystkich poziomów, czyli nie tylko do na przykład tych sześciu par, które są na stronie Deep Market Level. No tyle też, że tam abonament to jest 500 dolarów miesięcznie, i jakby ta grupa nie jest duża. Znaczy, z tej grupy raczej mało ludzi odchodzi. Oczywiście zdarzają się, że ktoś tam rezygnuje, ale tam raczej jak ktoś już trafia, to, to siedzi. Tyle tylko, że żeby grać wszystko, to trzeba mieć naprawdę duży kapitał, a i tak wiem, że, że te osoby, które są, nie grają wszystkiego. Po prostu jest tego za dużo. No ale po pierwsze, można wtedy więcej wybierać w instrumentach, bo tam są i indeksy, i również pary walutowe, tam krosy, nie krosy. No i jest jeszcze to, że, że oni wtedy mają długą historię i to jest historia, która po prostu ma nawet półtora roku, czy tam nawet w tej chwili już więcej, czyli od samego początku. Minus niestety takiej dużej bazy i tak dużej jakby ilości danych, jest taki, że na tych poziomach nie da się handlować. Czyli do handlowania i tak jakby musi być osobny serwer, osobne konto, które ma tą historię na 20, 40, 60 dni handlowych i wtedy zagląda się co najwyżej w weekend na takie, takie dłuższe, tak jak ja wam też pokazuję. Nie? No to akurat podczas naszych spotkań nie zdarzało się zbyt często, żeby nam się ta platforma tutaj przycinała, ale w handlu odpada, bo jeżeli coś się dzieje na przełomie godziny, a jednocześnie wczytuje się duża ilość danych. Czy tam się odświeżają, no to wtedy jest, wtedy jest masakra. Nie? Więc dużo wcale nie znaczy lepiej, ale można to robić krokami. Nie? Czyli zacząć od tego, co jest dostępne na deep market level, a potem pomału, pomału dalej. Bo to też chodzi o to, żebyście kupowali narzędzia, ale tylko wtedy, kiedy widzicie sensowność wydawania pieniędzy. To, wiecie, mogą być zabawek i wskaźników, innych rzeczy, naprawdę jest bardzo dużo na MT4, MT5, ale chodzi o to, żeby one dawały przewagę, żeby budowały tą przewagę, a nie tylko, żebyście mieli dużo świecidełek i guzików na wykresie. To nie zarabia. Jeszcze mam tutaj pytanie, a Aqua ile kosztują, gdzie je kupić i ile walut jest dostęp? Wiesz co, to jest tak, generalnie, no oficjalnie na tą chwilę cały czas jeszcze Aqua nie ma być może będzie, jest taka opcja. Aqua po prostu trzeba się zgłosić do mnie, i to jest normalnie tak, że jeżeli chcecie na jeden instrument, to w tej chwili tak jest to zorganizowane, że na przykład kupujecie Skyblue na AUDUSD na stronie DMLA, a ja wam po prostu podmieniam produkt. Jakby kupujecie, płacicie za Skyblue, a macie akwę, bo wtedy system rozliczeń to jak gdyby tam by was a i w każdej chwili możecie sobie z tego zrezygnować. Ja nie muszę tego pilnować przy takich pojedynczych zakupach, żeby mieć wszystkie. Poziomy akła na wszystkich instrumentach jest ich 50 kilka. Tam wśród nich jest złoto i srebro, z tego co pamiętam. No i waluty są przeróżne, chociaż chyba nie wszystkie da się użyć, bo czasami te akły są gdzieś w powietrzu i szukamy na nie patentu. Ale wtedy to jest 100 funtów miesięcznie. No ale wtedy też jakby i podwójnych poziomów, i wiszących poziomów tych okazji do rozgrywania jest dużo, dużo więcej. Jeżeli chciałbyś mieć akły na przykład na złocie no to kupujesz na tym, na dowolnym instrumencie i to tam dałem jako przykład Australijczyka, to może być euro, to może być cokolwiek, co jest dostępne, ale że jeden poziom, że chcesz mieć akły na jednym instrumencie, tylko i wyłącznie, to po prostu kupujesz na dowolnym, a, a ja Ci to podmieniam w systemie i wtedy tam to sobie, że tak powiem, rozliczenie masz normalnie kartowe i to działa a, i jak wyłączysz, to po prostu wyłączysz, a dopóki nie wyłączysz, to Cię tam będzie po prostu operator czarżował, no i tyle. Kochani, bo się rozgadałem i czuję, że mi się głos zaczyna łamać. Także pięknie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że, że popchnęliśmy ten poziom świadomości kawałeczek dalej. Słyszymy się za tydzień o godzinie 10.00. Dla tych, którzy korzystają z smórek MMD i metodologii MMD, oczywiście zapraszam na wtorek na 19 na QA. Bye, MMD. Trzymajcie się. Dobrego dnia i samych radości.